Beztroski czas dzieciństwa zazwyczaj kojarzy nam się z godzinami spędzonymi na dworze, skakaniem po kałużach i ze słodką watą cukrową. Teraz można sobie przypomnieć te chwile i smak puszystych słodyczy, jednocześnie pomagając. Wystarczy, że odwiedzimy sosnowieckie egzotarium i zajrzymy do 16-letniego Oliwiera, który zbierając na wymarzony motocykl postanowił otworzyć swój pierwszy biznes. Karolina Komada. Malinowa, jagodowa i przede wszystkim naturalna. Do tego klejące się ręce. Kolorowa chmurka, której smak wywołuje uśmiech na twarzy. Smak dzieciństwa, naprawdę smak dzieciństwa. Stare jarmarki, jakieś takie, nie wiem, imprezy ludowe wszystkie, tak? To jest wata cukrowa. Z długim myciem się później, bo wszystko poklejone, słodkie, także... Nie mogę kazać, bo mnie pani nie obrażą, się wzruszam. Na wspomnienia? Oczywiście. Wspomnień będzie więcej. 16-letni Oliwier Dziuba, sprzedając watę cukrową, tworzy wyjątkowe chwile. Zakładając swój wakacyjny biznes, chce uzbierać na wymarzony motocykl i prawo jazdy. Od zawsze lubiłem watę, po prostu jak byłem gdzieś z rodzicami, to zawsze mi kupowali, dlatego gdzieś to tam z tyłu głowy zostało. Ludzie są chętni i jest bardzo pozytywny odbiór ze strony ludzi, po prostu... No widzą, że daje to ich dzieciom też radość, no ale przychodzą też starsze osoby, dlatego że jest to smak dzieciństwa. Sezon wakacyjny to idealny czas na podjęcie pierwszej pracy. To też lekcja życia i zdobywanie wiedzy o tym, jak funkcjonuje firma, jak wypełnia się urzędowe dokumenty i co to są podatki. Sosnowieckie Egzotarium wspiera wszystkich młodych i chętnych do pracy. Oliwier jest taką pierwszą tak naprawdę młodą osobą niepełnoletnią, która u nas wynajęła powierzchnię. Zachęcamy młode, ambitne osoby do wysłania wniosków. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez panią dyrektor. Nie możemy nic zagwarantować ze względu na to, że tak naprawdę mamy też własną kawiarnię. Natomiast jak najbardziej zachęcamy. Tak naprawdę pracują też u nas już młode osoby, na przykład na szatni sezonowo u nas. Sosnowieckie Egzotarium razem z motocyklistami z ekipy Motokru i rodziną Oliwiera wspólnie zaangażowało się w akcję Zawieszona Wata Cukrowa. Chcą wspomóc Oliwiera w zakupie, że tak powiem, motocykla. Będą kupować patyczki do waty, a ilość tych patyczków będzie odpowiadało wyprodukowanej waty, którą będziemy później zawozić do domów dziecka w Sosnowcu. Także będzie 10 domów dziecka, do wszystkich tych domów wraz z synem i ja, bo syn nie ma samochodu, nie ma prawa jazdy, więc ja mu pomogę w tym przedsięwzięciu i rozwieziemy watę cukrową, żeby dzieciaczki były uśmiechnięte i wesołe. Kolorowe, lepkie chmurki wywołujące uśmiech na twarzach kolejnych pokoleń. Nic nie szkodzi, że będę niebieska. Ale wata mi bardzo smakuje.